To już, to czas, nagrywamy. Słuchajcie, witamy Was w naszym nieregularnym, dygresyjnym i pełnym wad wymowy przeglądzie spraw dotyczących wszechświata, czyli podcaście Zombie vs. Zwierz. Ja się nazywam Kasia Czajka i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a po drugiej stronie... Ja jestem Paweł Opydo i prowadzę blog, który nazywa się Zombie Samurai. Przez chwilę zapomniałem, jak się nazywa mój blog. Ja wiem, stres robi to z ludźmi. Tak. Słuchaj, no nie masz tego, wiesz, nie masz tego utożsamienia się, bo nigdy cię nie mówi zombie. Do mnie ludzie mówią zwierzu, stąd pamiętam, jak się nazywa mój blog. Słuchajcie, to już 10. odcinek naszego podcastu. Odcinek jubileuszowy. I w związku z tym będziemy mieli pod sam koniec naszych rozważań dzisiejszych prośbę do Was małą o to, żebyście nam odpowiedzieli na kilka pytań. Natomiast zanim do tego dojdziemy, zastanawialiśmy się, jak uczcić nasz jubileusz i doszliśmy do wniosku, że ponieważ bardzo dużo mówimy, i tak to jest taki trochę leitmotiv, mówimy Wam o zdobywaniu wiedzy, o próbowaniu nowych rzeczy, o tym, jak, co wiecie, czego nie wiecie, to postanowiliśmy, że dzisiejszy odcinek będziemy Was uczyć życia, a właściwie uczyć, jak sobie ułatwić życie. Paweł będzie to robił, prezentując Wam ciekawe aplikacje, które, jak mi obiecał, sam przetestował. A ja będę z kolei udzielała takich rad dla ludzi, którzy niekoniecznie korzystają z aplikacji. I postanowiliśmy, że będziemy się tak wymieniać przez cały odcinek, żeby nie było nudno. I także zdecydowaliśmy się, że Paweł będzie pierwszy, ponieważ ja właśnie już mówię którąś minutę. Więc Pawle, opowiedz o swojej pierwszej aplikacji. To już moja kolej. Tak, to jest twoja kolej, brawo. Okej, otóż tak. Jakby mały disclaimer do tego, o czym będę mówił. Ostatnio mieliśmy taki odcinek, w którym mówiliśmy o tym, że ludzie nie chcą się uczyć nowych rzeczy, dlatego że niekoniecznie wiedzą, czy czas spędzony na nauce czegoś nowego zaowocuje, tak? Czyli to, czy to coś na tyle pozwoli mi oszczędzić czas, że warto inwestować w naukę tego swój czas. To strasznie skomplikowane, o czym mówię teraz. I motocykl z jakiegoś powodu jeździ w kółko za moim oknem od pewnego czasu. Co jakiś czas, nie wiem, czy jeździ w jedną, w drugą stronę. Ale ktoś się popisuje pod twoimi oknami, po prostu czeka sławny bloger, się wychyli i do niego pomacham. I pomacham do niego tak ten, i po błogosławie. Nie, Jezu, to było inappropriate. W każdym razie, więc wybrałem 6 aplikacji. To są aplikacje, które ja z nich korzystam na co dzień. Może nie na co dzień, ale z każdej z nich korzystam i wiem, że one są fajne, proste i jakby przydatne codziennie, więc wy dzięki temu możecie je sprawdzić, wiedząc, że ja je polecam, a ja mniej więcej postaram się opisać, do czego są przydatne i jak są fajne. I wszystkie aplikacje, o których będę mówił, są dostępne na pewno na iPhone'a i na pewno na Androida. Nie sprawdzałem, czy wszystkie mają wersję na przykład na Windows Phone, bo to jest mało popularny system. Jeżeli go macie, to jesteście hipsterami. Haha, jestem hipsterem. Tak, myślałem, że jesteś jedną z tych osób. Część z nich na pewno ma wersję na Windows Phone, ale jakby sprawdzałem pod kątem najpopularniejszego systemu, czyli Androida i najbardziej rozpowszechnionego, i iOS-a, czyli systemu, na którym ludzie instalują najwięcej aplikacji. Tak, więc tyle, jeżeli chodzi o disclaimer. I teraz pierwsza rzecz, którą polecam, i to jest rzecz jednocześnie najpowszechniejsza z tych, o których będę mówił, czyli aplikacja i serwis o bardzo prostej i łatwej do zapamiętania nazwie If This Then That. Nie wiem, czy kojarzysz, co to jest? Nie kojarzę, mów, opowiadaj. If This Then That, czyli IfTTT i IfTTT.com to jest strona. I na czym to polega? Dokładnie na tym, jak to się nazywa. If This Then That, czyli jeżeli to, to tamto. Wiem, że to brzmi głupio na pierwszy rzut oka, ale o co chodzi? Po założeniu sobie konta w tym serwisie lub w tej aplikacji możemy sobie tworzyć skrypty. Przy czym nie wyłączajcie odbiorników w tej chwili. Ja wiem, że słowo skrypt brzmi bardzo tak złowieszczo i to poważnie, będzie coś skomplikowanego, tak. Poważnie. Nie. To wszystko się robi układając klocuszki w takich bardzo prostych, to się nazywają receptury w nomenklaturze tego serwisu. I co możemy tam zrobić? Możemy tam podłączyć różne serwisy, z których korzystamy w internecie, albo różne informacje, usługi itd. i układać z nich takie różne recepty pod tytułem: jeżeli zdarzy się warunek X, to dzieje się warunek Y. Najłatwiej to wytłumaczyć na przykładach, więc powiem Wam, wszedłem właśnie na stronę i powiem Wam, jakie tutaj są przykładowe recepty. Możemy je tworzyć samemu, możemy korzystać z katalogu i sobie wybierać takie już przygotowane przez innych użytkowników. Na przykład zapisz zdjęcia, które wrzucam na Instagrama, na mojego Dropboxa.
Czyli jeżeli wrzucę zdjęcie na Instagrama, to zapisz to zdjęcie na moim Dropboxie. Dzięki temu nie muszę jakby sam zapisywać wszystkich zdjęć, tak? Albo jeżeli wrzucam jakieś zdjęcie na Twittera, to wyślij mi je mailem, bo mi się nie chce go potem pobierać, tak? I na przykład są do tego podpięte również serwisy pogodowe, tak? Czyli mogę ustawić sobie, jeżeli w moim mieście jutro będzie brzydka pogoda, to wyślij mi maila z informacją o tym. I jest cała masa rzeczy, które można sobie ustawić. Ja wiem, że to jakby wrzuciłem tylko kilka przykładów, ale jest bardzo dużo takich rzeczy, które jakby robimy z automatu, tak? Jeżeli, nie wiem, raz na jakiś czas wrzucam, chcę sobie pobrać zdjęcie z mojego Instagrama i to jest bardzo upierdliwe, żeby ściągnąć zdjęcie z Instagrama, muszę wejść na mój profil w przeglądarce, potem, nie wiem, to zdjęcie nie jest obrazkiem, tylko jest tłem, więc muszę z kodu je w ogóle wyciągnąć, jakieś takie upierdliwe rzeczy. W If This Then That jestem w stanie sobie ustawić skrypt, który mi zapisuje wszystkie zdjęcia od Instagrama ode mnie. I to jest mega fajne, jeżeli sobie pomyślicie, wystarczy przejrzeć katalog, żebyście zaczęli łapać, ile rzeczy robicie w internecie tak naprawdę mechanicznie. To znaczy, to są powtarzalne czynności, nawet nie wiecie o tym, że coś takiego robicie. Inne przykłady, które tutaj są. Jeżeli zalajkuję jakieś zdjęcie na Instagramie, to podlinkuję je na moim Tumblerze. Tak? Albo jeżeli tam... Rozumiem, zamiast, na przykład ja mam tak, że jak wrzucam zdjęcie na Instagrama, to bardzo często chcę je też wrzucić na Facebooka, ale jednocześnie zapisać, bo użyję go w poście, a potem byłoby fajnie, gdyby on od razu przekierował go na Tumblera, ponieważ mam tam, chciałabym się tam pochwalić. I rozumiem, że po prostu, jeśli robię jedną rzecz, to te wszystkie rzeczy robią się automatycznie, jeśli spełni się ten pierwszy warunek. Tak, i jesteś w stanie też jakby bardziej to komplikować w postaci, na przykład, jeżeli wrzucam na zdjęcie na Instagrama i otaguję je Twitter, to wrzuć je też na mojego Twittera. Albo jeżeli otaguję je zapisz, to zapisz je w moim folderze na Dropboxie. Czyli możesz sobie ustawiać pewne warunki i on po prostu robi takie rzeczy automatycznie za ciebie w momencie, jeżeli ten warunek zostanie spełniony. Ja wiem, że to się może wydawać jakby skomplikowane, dlatego że faktycznie jest to serwis, który ma niemal nieograniczone możliwości. Ale tak naprawdę wystarczy się zalogować, wystarczy wejść do katalogu, zobaczyć sobie, co tam jest do wyboru i to jednym kliknięciem można sobie te recepty dodawać. Oczywiście musimy się zalogować do wszystkich tych serwisów, ale jakby już korzystanie z tego jest mega proste i bardzo, bardzo oszczędza czas, no bo często jakby masę czasu poświęcamy na robieniu rzeczy, które są powtarzalne i to są proste czynności. Zapisujemy jakieś zdjęcia, wrzucamy na Tumblera wszystko, co wrzuciliśmy na Face'a albo wszystko, co wrzuciliśmy na Instagrama. I robimy masę jakichś takich niesamowitych rzeczy. Powiem więcej, jak się zacznie kombinować, to można wymyślić dodatkowe rzeczy. Ja na przykład miałem Jawbon, czyli taką opaskę do mierzenia aktywności fizycznej. I tam też można było różne rzeczy zrobić. Na przykład jeżeli mierz mój sen i zapisuj jakby liczbę godzin, ile śpię w Google Docs i dzięki temu mogłem sobie robić na przykład wykresy, jakby moja senność wpływa na aktywność w ciągu dnia i tak dalej, i tak dalej. To już są takie nerdowe rzeczy. Takie zupełnie normalne rzeczy, jak liczenie, ile śpisz, jak to wpływa na... Myślę, że taka aplikacja jest na pewno strasznie przydatna dla ludzi podobnych do nas, prawda, którzy pchamy się na każdy możliwy serwis społecznościowy, informujemy wszystkich, co robimy. Ale fajne. Ja sama mam z tym duży problem, bo zwykle wrzucenie zdjęcia na Instagrama to jest dopiero początek przygody tego zdjęcia w internecie ze mną. W związku z tym fajnie byłoby coś takiego mieć i prawdopodobnie, znając moje szczęście, ta aplikacja nie jest dostępna na Windows Phone. Nie jestem pewien, trzeba byłoby sprawdzić. Widzę tu na przykład, ja tak scrolluję sobie przez katalog, jak mówię, świetna rzecz na przykład. Jeżeli jesteś w wybranej lokalizacji, bo ona się też łączy z Wi-Fi, ta aplikacja, to włącz Wi-Fi. O, na to przykład. Takie miłe. Czyli możesz sobie ustawić, że jak wychodzisz z domu, to Wi-Fi się wyłącza, żeby oszczędzać baterię w telefonie, jak wracasz do domu, to włącza się z powrotem. To są takie pierdółki, ale naprawdę liczba rzeczy w katalogu jest praktycznie nieograniczona. I obiecuję, że kolejne aplikacje, o których będę mówił, już będą mniej jakby skomplikowane, bo to jest taki prawdziwy kombajn, ale jeżeli tego nie znacie, to sprawdźcie koniecznie. Ale jeśli sobie coś takiego ustawicie, to prawdopodobnie rzeczywiście oszczędzicie jakieś mega mnóstwo czasu na koordynowaniu różnych rzeczy, które i tak robicie, a zajmują wam więcej czasu. Dobrze, to ty opowiedziałeś o rzeczy, która jest taka strasznie fajna, a ja opowiem teraz o rzeczy, która jest taka dosyć prozaiczna, ale naprawdę może się wam bardzo w życiu przydać. Otóż, może jak wiesz, ludzie szukają informacji w Wikipedii.
I szukanie informacji w Wikipedii zawsze jest obarczone pewnym marginesem błędu, związanym z tym, że ludzie, którzy piszą Wikipedię, chociaż są coraz lepsi, coraz ciekawsi, sama znam kilku wikipedystów, którzy są absolutnie super ludźmi, to jednak nie wszystkie hasła są napisane z równym pietyzmem. Natomiast jeśli naprawdę chcecie się czegoś dowiedzieć z Wikipedii, to nie czytajcie hasła. Czytajcie przepisy. Przepisy są zazwyczaj zrobione z linkami. Dobre hasło z Wikipedii ma kilkanaście do kilkuset linków. Jeśli jesteście na przykład ciekawi, skąd wiem większość rzeczy o aktorach, które wiem, to dlatego, że jeśli zainteresuję się jakimś aktorem, to wchodzę na jego hasło w Wikipedii i nie czytam tego hasła, które zazwyczaj jest skrótowe, tylko czytam wszystkie artykuły, które znajdę w linkach. Oczywiście czytanie wszystkich artykułów, jakie znajdzie się w linkach na Wikipedii, w przepisach, nie ma absolutnie żadnego sensu. Ale, prawdę powiedziawszy, jeśli na przykład robicie pracę zaliczeniową i natkniecie się na Wikipedii na jakąś cyfrę, to bardzo mi przykro, ale najprawdopodobniej nie możecie podać Wikipedii jako źródła. Jeśli hasło jest dobrze zrobione, ma przepis. Nigdy nie podawajcie przepisu od razu z Wikipedii, tylko wejdźcie w ten artykuł. Nawet jeśli ten artykuł wygasł, albo nawet jeśli w tym artykule nie jest dokładnie to, co ktoś twierdzi, że jest, bo tak bardzo często się zdarza, to jest taka kula śnieżna. Tam zwykle też jest dalsze jakieś odniesienie, albo do jakiegoś nazwiska, albo do jakiegoś dalszego artykułu. Ja w ten sposób kilka tygodni temu musiałam sprawdzić, ile osób zginęło w powstaniu praskim i jakie były narodowości. I udało mi się od cyfry, do której był nieaktywny link na Wikipedii, przejść do strony, która mi to powiedziała. Co prawda strona była w języku czeskim, ale język czeski wszyscy rozumiecie. I udało mi się to ustalić właśnie korzystając z tego. Więc jeśli chcecie się naprawdę czegoś dowiedzieć z Wikipedii, to oczywiście fajnie zawsze przejrzeć hasło, jeśli robicie to dla siebie tak dla przyjemności, ale jeśli naprawdę, naprawdę potrzebujecie jakichś konkretnych danych, to od razu przeskrolujcie hasło i idźcie do przepisów. I to jest taki mój mały lifehack. Tak, to jest o tyle fajne, że ludzie bardzo ufają Wikipedii. To co mówisz, ludzie ufają Wikipedii i bardzo często to są bardzo fajne rzeczy tam, ale czasem jest tak, że to jest tak, że jedna zła informacja na Wikipedii więcej szkody czyni niż 100 dobrego, tak? Bo super, że znajdzie się 100 dobrych informacji, ale jeśli trafi na tą złą, to można naprawdę sporo zepsuć, tak? Tak, to znaczy ogólnie rzecz biorąc, powiedzmy sobie szczerze, ja wiem, że bardzo dużo z was prawdopodobnie studiuje albo w jakikolwiek inny sposób się uczy i wszyscy znaleźliśmy się w takiej sytuacji, kiedy ja jako na przykład osoba prowadząca zajęcia znajdowałam się w sytuacji, kiedy widziałam informację z Wikipedii, o której wiedziałam, że jest nieprawdziwa, a padała we wszystkich odpowiedziach, ponieważ wiem, że wszyscy przeczytali hasło, bo to jest taki nasz odruch. Natomiast jeśli piszecie pracę, linkowanie Wikipedii jest bardzo źle widziane, natomiast artykuły, do których Wikipedia linkuje, bardzo często są naprawdę dobrymi materiałami. Więc jakby to jest takie bardzo fajne wejście w to, gdzie zacząć, jeśli chcecie czegoś szukać głębiej. To jest bardzo proste, ale nie wszyscy to robią, a warto o tym pamiętać. Okej. Dobra, to teraz ty. Tak, i jakby to się ładnie łączy, dlatego że ja będę też mówił troszkę o informacjach i różnych rzeczach. I kolejną rzeczą, którą chciałbym polecić, jest Instapaper. Instapaper/Pocket to są dwa konkurencyjne serwisy. Ja wolę osobiście Instapaper, wydaje mi się fajniejszy. Jeżeli będziecie chcieli spróbować, to możecie sprawdzić też Pocket. Czy znasz tę usługę, jedną z tych dwóch? Nie znam. Dawaj. Otóż, Instapaper służy do zapisywania linków. Z reguły jak mamy jakiś ciekawy link, to chcemy go sobie gdzieś zapisać, na przykład zapisujemy je w zakładkach w przeglądarce. Zakładki w przeglądarce mają kilka minusów w stosunku do Instapaper. Po pierwsze, jeżeli zapiszemy coś w zakładkach na komputerze, to zwykle nie znajdziemy tego w zakładkach na telefonie albo na innym naszym komputerze, bo z reguły one nie są synchronizowane. Oczywiście, jeżeli korzystacie z Chroma, bla bla bla, są możliwości, ale powiedzmy ogólnie nie jest to jakby najprostsza rzecz na świecie, żeby sobie to wszystko uporządkować. Tak, tymczasem co się dzieje, jeżeli jesteśmy użytkownikami Instapaper? Instalujemy sobie mały dodatek do przeglądarki i on służy do tego, że jeżeli trafimy na jakiś ciekawy artykuł w internecie, to klikamy ten przycisk i on jest zapisywany na naszym Instapaper. Jak wejdziemy na Instapaper, znajdziemy tam listę wszystkich tych artykułów. Niezależnie czy zrobimy to przez przeglądarkę, czy przez aplikację na telefonie, zawsze tam znajdziemy te same rzeczy. Plus dodatkowo artykuły są wyciągane w takiej formie jakby do przeczytania. Nie wiem jak to jakby opisać, ale jeżeli klikniecie sobie jakiś artykuł w Instapaper, to zobaczycie sam tekst
dużym fontem na białym, ładnym tle, możecie wejść na stronę, ale on jest jakby wyświetlany w samym Instapaper w takiej bardzo czytelnej formie. Jesteśmy je tam w stanie tagować, szukać, wyszukiwać, katalogować sobie, bawić się z nimi i jest to bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa. Ja zapisuję niesamowite ilości linków między innymi dlatego, że dużo ludzi podsyła mi rzeczy na bloga, które ja potem wrzucam do kawy, czyli mojego porannego super hiper cyklu z ciekawymi rzeczami. Reklama? Tak, mów dalej. Tak, koniec przerwy na reklamę. I w ogóle jakby zapisuję sobie masę rzeczy i to jest niesamowicie wygodne. Działa wszędzie, pozwala na właśnie wygodne czytanie tych artykułów. Nawet ciężko mi to opisać, jak to wygląda, ale musielibyście skorzystać, tak, że na przykład pozwala też na oszczędzenie transferu, tak, bo to nie jest link do strony, tylko zapisana treść artykułu w zakładce na Instapaper, czyli możemy wejść na stronę, ale możemy ją przeczytać wewnątrz aplikacji w formie czystego tekstu. Więc jeżeli macie jakiś tam pakiet internetowy i niekoniecznie chcecie wchodzić od razu na stronę, bo chcecie przeczytać artykuł na przykład przez komórkę, to Instapaper jest w sam raz. I tak samo Pocket jest też bardzo dobry. Ale czy, bo jakby z jednej strony to, co mówisz, jest strasznie fajne, a z drugiej strony, dlaczego ja mam cały czas wrażenie, że czytam statusy pod tytułem mam 1 500 100 900 artykułów w Pockecie i chyba już ich nigdy nie przeczytam? Bo to jest lans, to znaczy ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś zapisuje artykuły w Pockecie albo w Instapaper i nie jest w stanie ich potem ogarnąć, to znaczy, że musi coś zmienić w swoim życiu, tak? To znaczy jakby to nie ma sensu w tym momencie. No i jakby tyle. Znaczy, mówię, ja uważam, że to jest szeroko pojęty lans, w sensie, o Jezu, ja tak dużo czytam, nie mam czasu na to. Jakoś mnie to zawsze bawiły, te wszystkie statusy właśnie. Ale to nie jest tak, że Instapaper sprawia, że to jest mniej wygodne i że wow, tyle dodaje i wszystko przez tego Instapapera, który mi daje tyle do czytania. To raczej jest kwestia, no po prostu za dużo zapisujesz, więc nie jesteś w stanie tego przemielić. To niezależnie z jakiego narzędzia korzystasz, no to tak to będzie wyglądało. Inni ludzie mają otwarte 200 zakładek w Chromie i tam są jakieś artykuły, które chcą przeczytać i tak wiszą te zakładki przez rok na przykład. Ja nie rozumiem, jakbyś widział czyjegoś Chroma, ja w ogóle nie rozumiem, o czym ty mówisz. Tak, ty masz nie, tak zrobione, bo ja jestem z tych ludzi, którzy zamykają wszystkie, jak mam otwarte 6 kart w przeglądarce, to zaczynam się czuć niekomfortowo. Ja jestem z tych ludzi, którzy mają czasami otwarte 400 kart i no właśnie, w ogóle robią wszystko kompletnie na nie, ja wszystko, wiesz, Instapaper i kataloguję sobie, rozrzucam, zrzucam i tak dalej. Okej, okay, dobra, to teraz ja będę. Słuchajcie, jeśli część z was interesuje się filmem, jego historią i wszystkim, co z tym związane, jakim tak filmem? Jak ja... Dostaniesz po łbie zaraz. Nie dostaniesz po łbie, bo siedzisz za daleko. Okay. No, w każdym razie, jeśli interesujecie się filmem, to i na przykład tak jak ja, tęsknicie za miesięcznikiem film, albo chcecie się dowiedzieć czegoś naprawdę, naprawdę ciekawego o historii filmu w Polsce, to musicie wiedzieć, że od niedawna istnieje coś takiego, co nazywa się Filmopedia. Jest w internecie i są to, moi drodzy, zdigitalizowane 2536 wydań miesięcznika film, nieodżałowanego, od pierwszych wydań, które były wydawane jeszcze w latach 50., po ostatnie wydania, które no, kilka lat temu przestał wychodzić ten miesięcznik. I tak samo ma miesięcznik kino, który jest jakby taki bardziej ambitniejszy, też jest praktycznie cały dostępny w internecie. Ale jeśli na przykład jesteście zainteresowani tym, jak wyglądało kino przed wojną, czy szukacie jakichś informacji na ten temat, to słuchajcie, jest coś, co jest w ogóle genialne. Jeśli jesteście studentami czy pracownikami jakimiś młodymi naukowymi, to być może na to nie trafiliście, ale istnieje coś takiego jak biblioteki cyfrowe. I biblioteki cyfrowe to są po prostu biblioteki rzeczy zdigitalizowanych. To jest co innego niż Polona, która jest takim pięknym serwisem Biblioteki Narodowej. To są biblioteki, które istniały już wcześniej. One nie są jakoś szczególnie piękne, ale część z nich pozwala na przykład zapisać sobie wszystko na dysku albo wyciąć sobie kawałek i potem go wklejacie i on jest taki trochę brzydki, ale jest lepszy niż kserowanie czy skanowanie. I w każdym razie to wszystko jest dostępne za darmo, bardzo prosto. No i ponownie, jeśli szukacie na przykład jakichś fajnych informacji dotyczących polskiego kina albo kina międzynarodowego, albo po prostu chcecie na przykład, nie wiem, dowiedzieć się, kto był na okładce filmu, nie wiem, 30 lat temu, to wszystko jest teraz w internecie. I nie wiem, jak to wam ułatwi życie, ale mi to niesamowicie ułatwia życie, bo kiedy szukam jakichś informacji właśnie dotyczących filmu, no to akurat pod tym względem to wszystko jest w internecie, jest w sieci. Akurat Filmopedia to jest bardzo śmieszne, ponieważ chyba żaden inny magazyn tak świeży nie jest tak reprezentowany w
w internecie, natomiast ja nie zauważyłam, żeby ktokolwiek zauważył, że cały film, cały pojawił się w internecie. Ja więc tak, to jest tak klikam teraz ten serwis i stwierdziłem, że ja nie umiem kompletnie korzystać z tego serwisu, z Filmopedii, bo okej, okay, wpisuję datę. Nie, no na przykład klikasz sobie. Ale zobacz, na wpisuję. Okej, okay, ale jeszcze nie. Właśnie to jest, na tym polega problem, że jeszcze nie dotarłem do tego etapu. Bo jestem na stronie głównej, mam wyszukiwarkę, poniżej mam jakąś ten, ale chciałbym na przykład zobaczyć z 71. 1971, wpisuję wyszukiwarkę, wychodzą mi wydania z 78. Czy to jest. Czekaj. Skutka, bo ja, wiesz co, ja przyznam szczerze, że ja szukałam na piechotę. Właśnie, jakby kompletnie to, co ja... Bo ja to oboje siedzimy i się tym bawimy. Nie, bo ja przyznam. Jakby nie jestem w stanie szczerze nic wyszukać. Wpisuję 1982, dostaję z 75. Aha, bo... na przykład wydania. I jakby nie jestem... Aha, bo ja na przykład robiłam to na zasadzie, że jeśli jesteś na stronie głównej i zanim zaczniesz korzystać z wyszukiwarki, to jak zjedziesz na dół, to tam masz okładki filmów. No, to zauważyłem, tylko myślałem, że chciałem tak szukać, zastanawiałem się po prostu, po czym on jest katalogowany, czy jestem w stanie na przykład poszukać po tytułach filmów, czy... Znaczy, wydaje mi się, że po tytułach filmów powinieneś móc poszukać. Mhm. Możemy spróbować, nie wiem. Bo wygląda to bardzo dobrze, chociaż zauważyłem, że niektóre rzeczy są zeskanowane w poziomie, a nie inne w pionie. Ej, to jest Polski Instytut Sztuki Filmowej się tym zajmował, wiesz? A, okej, okay, dobra, to wiele wyjaśnia. Ale jakby nie, razie... nie wiem, jak działa wyszukiwarka jeszcze. No, ale spoko. Ale rzeczywiście niektórzy są w poziomie, po prostu. Okej. Okay. Dobrze, okej, okay, to jest, ale to jest bardzo, to znaczy, słuchajcie, no, zapewniam was, że jest to dużo, dużo wygodniejsze niż ostatni sposób, w jaki człowiek próbował dobrać się do miesięcznika film, jakim było pójście do biblioteki i zapisanie rewersu. Ale naprawdę... Polecam wam chociażby dla czystej przyjemności poczytania sobie czegoś. Czegoś bardzo fajnie to wygląda. To znaczy, nie jest to doskonały serwis, jeżeli chodzi o serwis, ale jakby jestem overwhelmed w tym momencie ilością rzeczy, które tutaj są. Liczbą. No i w każdym razie nie wiem, jak to wam pomoże w życiu, mi bardzo pomaga. A propos wiadomości, informacji, dalej trzymam się w tym. Jest taki serwis, który nazywa się Circa News, to się chyba tak czyta? Circa News. Otóż po pierwsze, ja go bardzo doceniam, dlatego że ma wersję na wszystkie urządzenia, z których korzystam, czyli na komputer, wersję na telefon i wersję na zegarek. Mhm. Wersja na zegarek, sorry, ale przepraszam cię bardzo, w tym momencie to jest taki szczytowy szpan. Tak, ale to jest według, znaczy wbrew pozorom, to jest, ja do tego przejdę za chwilkę. Otóż to jest serwis newsowy, który polega na tym, że możemy tam zrobić, znaczy zasadniczo on robi dwie rzeczy. A może powinienem o tym powiedzieć później? Nie. Najważniejsze jest to, że możemy tam sobie śledzić tematy, które nas interesują. Czyli czytamy news o jakimś wydarzeniu, o jakimś miejscu, o jakiejś imprezie, nie wiem, French Open, tutaj widzę, tutaj śmierć jakiejś nastolatki gdzieś tam, tutaj informacje na temat tych samojeżdżących samochodów Google'a, które jeżdżą po ulicach i robią zdjęcia dookoła i wypadkach na ich temat, tak? Różne newsy po prostu. I przy każdym z tych newsów możemy sobie kliknąć przycisk follow, uznając, że ta informacja mnie interesuje i jakby chcę ją śledzić. Otóż, w jaki sposób... Follow story po prostu, tak? I w jaki sposób są przekazywane te informacje? Tu nie ma artykułów. To są skróty artykułów z innych serwisów. I to są... To one wyglądają jak tweety. Jeżeli sobie wejdziesz w newsa pod tytułem... news dotyczy tematu. Google wypuścił pierwszy samochód, który jeździ sam i robi zdjęcia ulic. Tak? I w tym momencie mam coś w rodzaju timeline'u, który pokazuje mi skróty wszystkich wiadomości, które się pojawiły na ten temat w ostatnim czasie, tak? Po prostu po kolei to są takie skrótowe informacje, mogę sobie tu klikać linki i przechodzić do pełnych artykułów, ale to wygląda jak taki timeline Twittera, który dotyczy tylko tego jednego tematu. Więc mogę zobaczyć, jak ten temat się rozwijał w czasie. No i mogę go... Ale mogę super. Ten temat śledzić i to jest o tyle fajne, że ja budzę się rano, podnoszę nadgarstek, patrzę na zegarek, odblokowuję go i patrzę sobie, jakie nowe rzeczy pojawiły się w tematach, które śledzę. To jest jedna istotna rzecz, że te aplikacje są wszędzie. Druga bardzo dla mnie istotna rzecz jest taka, że Circa jakby podrzuca też wiadomości, które są istotne i wybrane przez nich ważne. Czyli nie jest tak, że ja sobie followuję ileś historii i omija mnie to, co najważniejsze, bo akurat tego nie śledzę. Tylko jeżeli zdarzy się coś ważnego, czego ja nie śledzę, to i tak dostanę tą informację. Bo jakby one są nadrzędne, powiedzmy, dla tych, które ja śledzę. Więc tak naprawdę jest to mega fajna prasówka,
która jest zrobiona, nie wiem jak, czy oni mają mechanizm, który streszcza te treści, czy ktoś tam siedzi i redaguje i streszcza te informacje, ale to jest mega sposób na po prostu zrobienie prasówki ze wszystkiego, co istnieje. I możecie korzystać z aplikacji, a możecie też po prostu wejść na circanews.com i tam po prostu są te informacje i nie trzeba się logować ani niczego takiego robić. Według mnie to jakby to mi bardzo pozwala oszczędzić czas w stosunku do takiego klasycznego wchodzenia na portale i strony gazet i czytania, co się dzieje, i to jest dużo szybsze i wygodniejsze. Nie, no to rzeczywiście jest super, zwłaszcza to, że jakby daje ci to w skrót artykuł, więc jak chcesz się tym zająć jakoś bardziej, to się da, ale jak nie chcesz, to dostajesz taką pigułkę. Tak, plus to jest świetna akcja z tym, że to dostajesz ten timeline, więc tak naprawdę cofasz się i widzisz daty i widzisz, jak ta jakby historia się rozwijała w czasie, więc dostajesz, jakby nawet jeżeli nie wiesz, o co chodzi w danej sytuacji, jesteś w stanie przeskrolować i patrzeć, jakie wydarzenia po kolei się działy i masz, nie wiem, konflikt tam na Ukrainie i masz cały jakby od samego wszystko początku po prostu co się działo, wszystkie najważniejsze wydarzenia wylistowane w formie takiego timeline'a i to jest naprawdę super. Jestem pod olbrzymim wrażeniem. Jestem po prostu super. Na pewno tego nie ma na mój telefon, ale widzisz, to tak jak człowiek kupuje telefony, nie myśląc o aplikacjach. Po prostu wszyscy się czegoś nauczyli. No, Androida trzeba było brać. Ale ja nie lubię Androida. Dobrze, to taki... Nie, no po prostu miałam kiedyś telefon z Androidem. No to zostałeś tylko iPhone już do wyboru. Ja bym chciała mieć iPhone, ale one są drogie. Tak. Dobrze, to taki smutek. Dobra, to teraz ja znowu będę nudna. Bo to... I znowu będę mówiła o takiej rzeczy, która się przydaje w nauce. Boże, ja po prostu nie tłumaczę jak życie, tłumaczę jak być naukowcem, researcherem. Dobrze, jak zapewne wiecie, istnieje coś takiego jak Google Books. I pozwala to po prostu szukać konkretnych tytułów książek w wielkich zbiorach Google'a. I najczęściej pozwala po prostu dotrzeć do książek, które są zdigitalizowane. I na przykład jak ja bardzo często piszę wpis na bloga, to wpisuję hasło, którego szukam w Google Books i wychodzą mi książki, w których jest o tym, co jest bardzo ogólnie fajne i sympatyczne. Natomiast istnieje też jeszcze coś takiego, co ja znalazłam jakiś czas temu i jest w ogóle absolutnie świetne i polecam każdemu. I nazywa się to mało jakoś genialnie, nazywa się to Internet Archive i ma datę, nazwa strony jest archive.org. I słuchajcie, i to jest coś, co korzysta nie tylko z tego, co zdigitalizował Google, ale na przykład co zdigitalizowały uczelnie amerykańskie. I teraz wyobraźcie sobie, że rzeczy, które są na przykład kompletnie niedostępne u nas w bibliotekach albo są trudno dostępne, są w internecie zdigitalizowane w sposób doskonały. Są to bardzo często rzeczy po polsku, albo na przykład w zeszłym roku szukałam XIX-wiecznych czasopism etnograficznych. Słuchajcie, XIX-wieczne czasopisma etnograficzne to nie jest coś, co łatwo znaleźć. Wpisałam tytuł tego czasopisma w to Internet Archive i okazało się, że ono jest całe zdigitalizowane. Poza tym oczywiście tam są i filmy, i pliki, i zdjęcia, i nagrania, i gazety. To bardzo fajna rzecz, przeglądanie starych gazet, o czym mówiłam przed chwilą. Ale przede wszystkim jest około 8 milionów książek. I naprawdę, jeśli zajmujecie się czymś, to koniecznie tam wejdźcie i sprawdźcie, czy nie ma tam dostępu do tego, co szukacie. Tutaj akurat wyszukiwarka działa bardzo dobrze i nie jest trudna w użytku. I to jest najlepsza strona, jaką ja znalazłam, która wyszukuje ci absolutnie za darmo rzeczy, które mogą się wam przydać, a na przykład, nie wiem, czasem nie macie czasu pójść do biblioteki, czasem czegoś nie ma w bibliotece, czasem znalezienie tego w polskiej bibliotece wymaga czekania. Ja prawdę powiedziawszy, jak ja studiowałam, nikt mi nie powiedział, że ta strona istnieje, być może to jest powszechna wiedza, ale w każdym razie chciałam wam powiedzieć, że taka strona istnieje, nazywa się bardzo prosto i bardzo, bardzo warto. Przede wszystkim wydaje mi się, że dużo ludzi może kojarzyć tą stronę, dlatego że ona ma magiczne narzędzie, które nazywa się Wayback Machine. I polega na tym, że możemy tam wpisać dowolny adres internetowy i zobaczyć kopię tej strony wykonane w różnych momentach. Nie wiem, jaka jest logika wykonywania. Na przykład, jeżeli chcecie sobie zobaczyć, jak wyglądał blog Katarzyny w logo 2013, to wystarczy wpisać twój adres tam i zobaczyć kopię twojego bloga z 2013. Ale wiesz, jakie to ma znaczenie? Bo w przepisach, jak podajesz ten
podajesz, kiedy dana informacja była na danej stronie, podajesz, z jakiego dnia bierzesz tą stronę. I w ten sposób możesz sprawdzić, czy osoba, jakby na przykład jeśli ta strona się zmieniła, to ten przepis nadal jest aktualny. Możesz sprawdzić, do czego ta osoba się odnosi. Więc na przykład jak mówię, jakaś wiadomość była na tej stronie i przepis jest napisany wedle strony, tam nie wiem, z dnia 2 października 2013 roku. I jeśli wejdziesz tutaj, to możesz właśnie kliknąć i dowiedzieć się, co wtedy albo było na tej jeżeli stronie. Jesteście normalnymi ludźmi, to możecie na przykład szukać kompromitujących informacji o blogerach z przeszłości, które już usunęli. Dziękuję, że podzieliłeś nas na ludzi normalnych. Nie, to jest na ludzi normalnych i ciebie. To jest ten podział działa w ten sposób. Nie, ale serio, ja wiem, że ja brzmię jak po prostu jakiś totalny nerd, ale podejrzewam, że część z was, nasi drodzy słuchacze, ma gdzieś jakąś wizję napisania jakiejś pracy tak, myślę, zaliczeniowej. Myślę, że wielu ludzi, naszych słuchaczy mają swoje prace zaliczeniowe gdzieś. I to jest po prostu rzecz doskonała, jeśli jesteście tak leniwi jak ja i spędzacie bardzo dużo czasu szukając, czy coś nie zostało już zdigitalizowane, żebyście nie musieli... Ale muszę ci się przyznać, że jakby jest to dla mnie informacja zaskakująca, bo dla mnie archive.org to zawsze był serwis do sprawdzenia, jak ta strona wyglądała kiedyś. I to było, to jest jedna... Ja teraz nagle wszedłem, o, tu poniżej jest jeszcze... Są jeszcze książki, filmy, oprogramowanie, muzyka i więcej. Więc to jest... Ale to właśnie, to jest cudowne, jak ludzie korzystają z internetu. Jest jedna strona, z której ja korzystam jako po prostu źródło życia i skanów etnograficznych czasopism XIX wieku, a dla ciebie to jest sposób znajdowania kompromitujących informacji. Ja mam jeszcze jedną rzecz w takim razie, którą w tym momencie sobie dopisałem. Bo ona bardzo fajnie pasuje do tego, o czym mówimy, przy czym jakby wbrew tym, że jakby w przeciwieństwie do pozostałych rzeczy, o których mówię, jest dostępna tylko na sprzęcie Apple, więc mam świadomość, że w tym momencie ograniczam jakby grono odbiorców naszego podcastu zainteresowanych tym tematem, ale reszta może siedzieć i zazdrościć w tym czasie. Otóż jest coś takiego, co się nazywa iTunes U i to nie jest U, czyli ty, tylko U, co oznacza University. I to jest aplikacja, która jest dostępna na to jest dostępne w aplikacji iTunes na komputerach i w aplikacji iTunes U na iPhone'ach, iPadach, i chyba Apple TV. I to jest rzecz, do której się wchodzi i potem po miesiącu się wychodzi na światło dzienne. Otóż są to zdigitalizowane, jak to ładnie mówisz, wykłady z uczelni ze świata. I część w formie wideo, część w formie audio samego i część w formie kursów, na które można się zapisać. Po prostu to jest jakiś tam kurs z jakiejś prestiżowej uczelni, po prostu dostajemy odcinki tego kursu w postaci wykładów audio lub wideo, ale możemy też po prostu oglądać te wykłady nagrane i wszystko jest tam zupełnie za darmo. I jest to po prostu rzecz absolutnie niesamowita. Po prostu można tam po prostu utonąć. Kursy językowe, wykłady po prostu z największych. Wchodzicie, klikacie, nie wiem, Cambridge i sobie patrzycie, jakie wykłady są i możecie je oglądać. One są często, jakby zawierają też materiały multimedialne. Apple miał taką fazę przez jakiś czas, jak jeszcze Jobs żył, to znaczy teraz już troszkę mniej mają tą fazę, ale ja nie chcę teraz skłamać, bo mówię z pamięci. Wydaje mi się, że żona Steve'a Jobsa jest bardzo aktywna, jeżeli chodzi o edukację i takie pro... edukacyjne działania. Edukacyjne i jakby sprawy. Jobs jakby miał taką też jakby zajawkę, jeżeli o to chodzi, więc to był taki czas, kiedy Apple robiło dużo rzeczy proedukacyjnych i między innymi wtedy wyszło iTunes U i to jest mega fantastyczna rzecz. Tam w tym wszystkim jest wbudowane narzędzie do robienia notatek, jakieś materiały multimedialne do tych wszystkich wykładów. Naprawdę, to się tak siada i wszystko tam jest po prostu. Jest naprawdę fajna rzecz. To naprawdę super. To znaczy, ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o o rzeczy związane z nauką i na przykład z wykładami akademickimi, to także Yale ma taki, jest bardzo dużo wykładów z Yale, na przykład z historii literatury, możecie znaleźć na YouTubie. Więc jakby jeśli jesteście zainteresowani, jak wygląda nauka w innych krajach, to nie jest aż takie trudne. Ja teraz mam takiego haka, który w ogóle, znaczy lifehacka, bo ogólnie taki miał być trochę nasz temat przewodni. To w ogóle nie jest związane z uczeniem się i poznawaniem nowych rzeczy. Wreszcie, bo ja już chciałem przejść do normalnych tematów. Ale pomyślałam, że może wam się przydać i teraz jakby nawiążę jednak do tego, co było poprzednim razem, bo jakby ja z tego korzystam głównie w bibliotekach. Na czym to polega? Jak dostajecie legitymacje różnego rodzaju,
w bibliotekach, w, nie wiem, teraz już nie ma wypożyczalni wideo, no ale nie wiem, nawet dostajecie swoją kartę na siłownię. Pierwszą rzeczą, jaką powinniście zrobić absolutnie automatycznie, zrobić temu zdjęcie. Ja mam cały folder w swoim telefonie zdjęć moich dokumentów. Może nie jest najlepszym pomysłem robienie zdjęcia karty kredytowej czy dowodu osobistego, chociaż mam też zdjęcie mojego dowodu osobistego, bo to się przydaje. Ale w każdym razie, jeśli zrobicie sobie zdjęcie swoich wszystkich dokumentów, to jest doskonała rzecz, kiedy na przykład je zgubicie, albo nie możecie ich znaleźć, bo na przykład siedzicie przy komputerze i jesteście gdzieś, gdzie musicie podać, nie wiem, numer swojej legitymacji, na przykład, i to będzie strasznie nerdowe, jeśli chcecie zamówić książkę w Bibliotece Narodowej, musicie i zrobić to przez internet, musicie podać numer swojej legitymacji. Ileś razy, kiedy zostawiłam w domu portfel, bo wyjmowałam coś z niego, na przykład legitymację Biblioteki Narodowej, w ogóle nie będę tego liczyć. Dlatego zrobienie zdjęć jest doskonałą rzeczą, kiedy powiedzmy potrzebujecie czegoś szybko, jeśli boicie się, że to zgubicie, a ja, na przykład ja sama strasznie często gubię wszelkiego rodzaju dokumenty i legitymacje. I bardzo często samo to zdjęcie pomaga, wiem, tyle razy już z tego korzystałam, że bardzo wam to polecam. To jest taka bardzo prosta rzecz, ale jak tylko ktoś wam wręcza ten taki plastikowy kartonik, którego nie powinniście zgubić, to zróbcie mu zdjęcie. Ciekawe, bo ja mam dokładnie ten sam tip, tylko w wersji dla ludzi w XXI wieku. Otóż istnieje taka aplikacja, która nazywa się Stocard i służy do robienia zdjęć. Właśnie nie, tworzenia cyfrowych wersji, może nie dokumentów, tak? To był żart tak naprawdę, może nie dokumentów, ale takich rzeczy jak w rodzaju jakichś kart klubowych, hotelowych, wszystkiego, co ma na sobie numer, znaczy ma na sobie, jak to się nazywają, te takie kody kreskowe, kod kreskowy to się nazywa, aha. Tak, wszystko, co ma na sobie kod kreskowy, na przykład, to jest tak, jeżeli, to nie jest rzecz, która jest dla wszystkich, ale jeżeli na przykład korzystacie regularnie z jakichś sieci hotelowych, to często możecie tam dostać kartę stałego klienta, na której się zbiera punkty i tak dalej, ta karta ma wasze imię, nazwisko, numer i kod kreskowy. I teraz tak, ja mam na przykład tendencję do gubienia wszystkich możliwych kart tego typu i jakby zapominania o tym. A do czego służy ta aplikacja? Po pierwsze służy do jakby skanowania tych kart. Ona ma bardzo dużo, jakby w samym katalogu wewnątrz aplikacji jest bardzo dużo wzorów tych kart, więc jeżeli jest duże prawdopodobieństwo, że wystarczy, wygląda to tak. Odpalamy aplikację, kierujemy w niej aparat na daną kartę i on wie, co to jest za karta, z jakiego to jest hotelu i w ogóle ją dodaje w formie cyfrowej nam do aplikacji. Jeżeli nie rozpozna jej, to możemy ją wklepać ręcznie, wpisując wszystkie dane, które są na karcie, i on tworzy sobie taką cyfrową wersję, którą można z ekranu telefonu zeskanować. Jest to o tyle fajne, że nawet jeżeli włączymy aplikację i klikniemy jakąś kartę w niej, to w telefonie się ekran rozjaśni na maksimum, żeby dało się łatwo zeskanować tymi wszystkimi takimi urządzeniami do skanowania laserowymi, magia. I tak samo ma też aplikację na zegarek znowu, więc to jest bardzo fajne, bo ja wchodzę do hotelu i klikam i skanuję się. Jesteś takim szpanerem totalnym, który wchodzi do hotelu i zamiast wyjąć kartę, jak normalny człowiek, machasz zegarek. Tak, więc ja ograniczam ilość rzeczy, które mam przy sobie, i ta aplikacja bardzo mi pomogła to zrobić, więc jeżeli już jesteśmy przy robieniu zdjęć wszelkich rzeczy, to tak jest. Ale jeśli jesteście głównie mało ogarnięci, co ja, albo macie Windows Phone'a, to zrobienie zdjęcia swojej legitymacji studenckiej na przykład jest bardzo dobrym pomysłem. Jest też aplikacja, przepraszam, że tak się wcinam, ale jakby to jest, ja teraz sobie o niej przypomniałem i to jest blisko tego tematu. Jest też taka aplikacja, która nazywa się Scanner Pro chyba, coś takiego, bardzo skomplikowana nazwa, i która robi jedną fantastyczną rzecz. Jeżeli robicie zdjęcie jakiegoś dokumentu, to ono wykrywa krawędzie kartki i prostuje go, plus jakby kontrastuje w ten sposób, żeby on był jak najbardziej czytelny, optymalizuje jego czytelność. Czyli jeżeli to jest biała kartka z czarnym tekstem, to robi tak, żeby była biała, jak wybielacz. Nie, ale tak naprawdę to jest o tyle fajne, że jakby to jest, skanuje i układa ten dokument pionowo, więc wszystko jest super, obcina krawędzie, robi to samo tak naprawdę, o czym mówimy, tylko robi i zapisuje w katalogu i tak dalej, więc też polecam. Więc są dwa sposoby, czyli mój średniowieczny i Pawła z XXI wieku. Paweł, a ty masz jakby jeszcze jakąś aplikację do polecenia teraz, bo jest jakby twoja kolej, wcięłeś się, ale nadal jest twoja kolej. Tak, naprawdę? Bo ja już, a ty nie masz nic już? Bo ja po prostu już wymyśliłem trzy po drodze po prostu. O Jezus Maria, nie. No na przykład mam, tylko że jakby moje dalsze życiowe rady są coraz bardziej surrealistyczne w porównaniu z twoimi aplikacjami, więc zastanawiam się, czy ludzie będą chcieli ich słuchać. No to dobra, to jest tak. Jeszcze jedną rzecz, jak już jesteśmy przy hotelach i na koniec sobie zostawię rzecz, która jest dla mnie mistrzowska i jestem pewien, że każdemu się przyda. Więc teraz powiem o takiej rzeczy jeszcze a propos hoteli i tego typu klimatów. Jest to aplikacja TripCase.
zdradziłem chyba ostatnio w którymś odcinku, że mnie zawsze stresują wszelkie kwestie organizacyjne związane z podróżami. Tak, tak, to wiemy. Denerwuję to się wszystkim, czy zdążę, czy nie zdążę, jak, czy trafię do hotelu, jaki jest adres hotelu, czy go pamiętam, czy podam go taksówkarzowi, a jak nie podam, to muszę go znaleźć, gdzie ja go mam zapisanego, czy mam bilet i tak dalej, i tak dalej. Otóż jest aplikacja, która nazywa się TripCase i która ma za zadanie zbierać wszystkie informacje o danej wyprawie, wycieczce, jak to się nazywa, wyjeździe danym, tak? I ona działa magicznie, to znaczy dla mnie to jest ten moment, kiedy technologia działa tak fajnie, że aż po prostu wow. Otóż, jeżeli na przykład rezerwujecie miejsce w hotelu przez internet, to dostajecie z reguły potwierdzenie tej rezerwacji na maila, tak? Dostajesz informację, tu i tu, hotel, bla bla bla. I co w tym momencie robisz? Forwardujesz tego maila na maila tam trip@tripcase.com, coś takiego mniej więcej. TripCase wie, że to jest mail od ciebie, bo wcześniej się oczywiście rejestrujesz w serwisie, tak? Wie, że to jest mail od ciebie, bo ma twojego maila ma w bazie danych, więc wie, że to jest twoje i automatycznie wyciąga z tego maila z potwierdzeniem wszystkie dane, które są ci potrzebne i robi ci taki trip. Wtedy i wtedy masz trafić tu i tu. Adres hotelu jest taki i taki. Pogoda w tym mieście będzie taka i taka. W okolicy możesz zjeść w tym i w tym miejscu, a napić się w tym. Po prostu robi jak najwięcej. Po prostu to, co robisz, to wszystkie informacje, które dostajesz mailem na temat danego wyjazdu, bilety, potwierdzenia i tak dalej, forwardujesz na adres TripCase'a i on to wszystko wewnątrz aplikacji automatycznie ustawia w taką bardzo logiczną, opartą o timeline, jakby profil danego wyjazdu i wszystkie informacje w jednym miejscu, wszystkie adresy, od razu znajduje ci numery firm taksówkarskich w okolicy, pogodę, prognozę pogody na dni, w których cię nie ma, przypomnienia o tym, że tutaj masz za ileś tam czasu masz przejazd tam pociągiem czy coś tam, mega rzecz, nie trzeba sobie robić żadnych notatek, układać, zapamiętywać, wszystko jest w jednym miejscu i też ma aplikację na zegarek, więc to jest bardzo fajne. Ale to fajnie, że mówisz o podróżowaniu, bo ja mam dwie rzeczy związane z podróżowaniem, które jakby są dużo mniej fancy niż to, co ty opowiedziałeś, ale z kolei przydają się w czasie moich podróży. Jedna to jest taka rzecz, o której bardzo dużo osób uważa, że jest kompletnie zbędna, a nie jest. Znaczy, bardzo dużo osób jak wyjeżdża za granicę do krajów Schengen, to zabiera ze sobą wyłącznie dowód osobisty i nie zabiera ze sobą paszportu i uważa, że w ogóle posiadanie paszportu w sytuacji, kiedy podróżujemy po Schengen, nie ma sensu. Otóż nie, moi drodzy, to tak wszystko jest bardzo pięknie, póki coś się nie stanie. Zdecydowanie lepiej mieć dwa dokumenty, które potwierdzają waszą tożsamość, kiedy wyjeżdżacie za granicę, nawet jeśli teoretycznie powrót wydaje się bardzo prosty, to jednak tak nie jest, bo jakby bez tego drugiego dokumentu wyrobienie sobie nowego dowodu osobistego czy dokumentu poświadczającego waszą przynależność państwową jest stosunkowo skomplikowane i zajmuje czas, a nie zawsze macie pieniądze, żeby zostać za granicą. Natomiast ja zawsze jak wyjeżdżam, na przykład jak jedę do Anglii, no to tam musisz mieć dokument, nie wpuszczą cię bez dokumentu. I zawsze jadę z dowodem osobistym i z paszportem. Problem polega na tym, że część osób podsuwa taką myśl, że jak już cię okradną, to okradną ci jedno i drugie i dopiero będziesz mieć problem. Otóż sposób jest na to dosyć prosty, ale wymaga dwóch osób. Oczywiście, jeśli jedziecie w dwie osoby, no to nie jest problem. Jeśli jedziecie w jedną osobę, to może być problem. No ale załóżmy, że jedziecie w dwie. Otóż wymieniacie się na krzyż. To znaczy jedna osoba ma dowód osobisty swój i powiedzmy paszport drugiej osoby, a tamta osoba ma swój paszport i powiedzmy dowód osobisty. Znaczy swój dowód osobisty i paszport drugiej osoby. Macie na krzyż. Prawdopodobieństwo, że zostaniecie oboje okradzeni, jest praktycznie minimalne, a tak każda osoba ma dwa dokumenty potwierdzające tożsamość swoją i tej drugiej osoby i na odwrót. To jest bardzo przydatne i w ten sposób czujecie się bezpiecznie i zawsze macie pewność, że macie jakby pomysł, żeby ukradli wam dwa dokumenty, a także ukradli waszego znajomego jest bardzo, bardzo mało prawdopodobny. A tak jesteście jakby zabezpieczeni na wszelki niedobry wypadek, a naprawdę to się niestety zdarza i o tym należy pamiętać. Więc to jest taka, wiecie, taka z typu rad takich ludzi, którzy mają kompletny odpał, co się stanie, jak wrócą do domu. To jestem jedną z tych osób. Ja się nie boję podróży, tak jak Paweł, ale zawsze wolę mieć więcej dokumentów niż mniej. A drugi trip dotyczy polskich kolei państwowych. I jest bardzo prosty. Polega to na tym, że może wiecie, że na stronie PKP jest przerwa techniczna między północą a pierwszą w nocy, czy między 23 a pierwszą w nocy. Wtedy, kiedy akurat normalni ludzie próbują kupić bilety. Dokładnie. I jeśli próbujecie kupić bilety zaraz po tym, jak ta strona zaczyna sprzedawać bilety, to najczęściej najbardziej kosztowne promocje są jeszcze w ofercie.
O, i na przykład ciekawe. Jeśli kupujecie o pierwszej 20, ja ostatnio kupowałam bilet na pendolino o pierwszej 20 w nocy i kupiłam go za 25 zł. No. Więc jakby kupowanie biletów w samym środku nocy to jest bardzo dobry pomysł. No i to są takie moje dwie rady. Ja wiem, że część z was może uznać tą pierwszą za taką radę totalnego paranoika, ale ostatnio wysłuchiwałam bardzo dramatycznej historii osoby, którą okradziono w Anglii i która dowiedziała się, ile czeka się na nowe potwierdzenie własnej tożsamości. I zdecydowanie polecam wam nie jechać samym dowodem osobistym. Okej, a powiedz mi, masz coś jeszcze? Bo ja w tej chwili wymyśliłem jeszcze jedną rzecz, którą mógłbym polecić. Znowu a propos... Podróży? Nie, a propos podróży, ale gdzieś po drodze. Ja mam jedną, bo wiesz co, bo ogólnie taki pierwszy pomysł na ten, na ten podcast był taki, że będziemy pokazywać, jak łatwiej żyć, prawda? Mhm. I ja mam jedną radę, ale ona jest taka trochę od czapy. Kasia Tusk. Kasia Tusk, tak. I ona jest trochę od czapy, ale ja się chyba nią podzielę. Mhm. Otóż... Na pewno wielu z was, a może nie wiele, tylko ja mam taki problem, że macie sympatię do wieszania sobie plakatów na ścianach. I problem polega na tym, czym je przylepić, tak żeby się ładnie wyglądały, ładnie trzymały. Niekoniecznie możecie je wszystkie włożyć w antyramy, a jednocześnie wszyscy mamy taką słabość do farby, którą mamy na ścianach i nie lubimy, jak farba schodzi razem z tym, co na niej powiesiliśmy. I najlepszą rzeczą, jaką znalazłam, a zapewniam was, że gdybyście byli w moim mieszkaniu kiedykolwiek, to stwierdzilibyście na własne oczy, że jeśli chodzi o przylepianie plakatów na ścianie, to ja cierpię na jakieś ADHD. W każdym razie, najlepszą rzeczą, jaką znalazłam, to są takie małe kawałeczki dwustronnej taśmy, od razu wycięte, które można znaleźć w empikach albo w sklepach do rzeczy robionych ręcznie, w działach poświęconych scrapbookingowi. Nie wiem, czy wiesz, co to jest scrapbooking. Tak, oczywiście. To się robi takie piękne albumy, do których się wkleja różne rzeczy, żeby to tak ładnie wyglądało. No i ogólnie rzecz biorąc, te takie dwustronne taśmy, to jest taki miękki materiał. One są od razu zrobione w takie małe kółeczka albo kwadraciki. Ja bardziej polecam kółeczka, na kółeczkach się lepiej trzyma. I na tym można bardzo ładnie przykleić plakat. Nic nie widać, bo to się od spodu przykleja. Nie ma tegoś takiego, że na przykład one są lepkie, ale nie tak bardzo, że na przykład przyklejają się do ciebie, zanim zdążysz to przykleić do ściany. I pięknie odchodzą od ściany. Nie odchodzą, nie zostawiając śladów na farbie. Ja wiem, że to może brzmieć dziwnie, ale na przykład jeśli wynajmujecie mieszkanie i chcielibyście sobie zawiesić plakaty, a boicie się, że na przykład będziecie mieli problem ze zdejmowaniem ich, kiedy przyjdzie na, nie wiem, zmianę lokalu, to jest mój taki trip, że to jest najlepsze, czego ja znalazłam. A ponieważ mam prawie, chyba już zbliżam się do 20 plakatów na ścianie, to mogę powiedzieć, że nie wiem, dla mnie to jest znak jakości, a jeszcze jedno, te, których ja korzystam, kosztują 4,99, więc nie jest to straszliwy zakup. Natomiast gdybym na nie kiedyś nie wpadła przypadkiem, to bym w życiu nie zgadła, gdzie je znaleźć i jak w ogóle, jak one wyglądają. To jest najlepsza rzecz, jaką usłyszałem w tym odcinku, jeżeli nie w tym podcaście w ogóle, dlatego że jakby naklejanie rzeczy na ścianie i potem odrywanie ich razem z farbą, to jest jakby moje hobby jak dotąd, ale chyba je porzucę dzięki temu. No, w każdym razie widzisz, to jest prawdziwy life tip, tak. Dobrze, a jakie są twoje aplikacje dla ludzi, którzy zajmują się tak, czymś teraz, nie dziecinnym? Teraz rzecz dla ludzi, którzy zajmują się czymś takim jak zakupy. Otóż istnieje taka aplikacja, nazywa się Gift i to jest jak gift, czyli prezent, tylko przez Y, gift. I z tego co wiem, jest też na Androida. Przed chwilą pomyśliłem, że mógłbym o niej powiedzieć, ale z tego co wiem, też jest na Androida i iOS-a, nie wiem jak dalej. I na czym to polega? To jest katalog umożliwiający kupowanie gift cardów do różnych sklepów, również internetowych. Na przykład Amazon, iTunes i tam cała rzesza rzeczy, które możecie, sklepów, z których możecie korzystać przez internet. Również takich stacjonarnych, ale nie jestem pewien, czy te stacjonarne działają w Polsce. Znaczy nie wiem, czy karta kupiona w dolarach do Starbucksa działa w polskim Starbucksie. Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Więc to jest dla ludzi, mamy własne. Tak, to jest raczej dla ludzi, którzy robią zakupy przez internet. I teraz tak, dlaczego mielibyście nie płacić bezpośrednio, tylko kupować w gifcie? Po pierwsze kwestie bezpieczeństwa, to znaczy jakby uważam, że jeżeli można gdzieś ograniczyć ilość podawanych kart kredytowych, to tym lepiej. Może jestem skrzywiony w tym, ale to jakby istnieje takie coś, tak zwłaszcza że jeżeli to są sklepy, z których niekoniecznie korzystacie stale, tylko jednorazowo. Po drugie, w wielu miejscach nie da się inaczej, to znaczy na przykład jeżeli macie konto w amerykańskim iTunes,
albo tam w jakimś amerykańskim, nie wiem, Netflixie czy czymś takim, to nie jesteście w stanie tam podpiąć na przykład karty do polskiej karty kredytowej, nie zawsze jesteście w stanie podpiąć, ani na przykład polskiego konta PayPal. W tym wypadku zostają jakby dwie opcje. Jedno to jest kupienie gdzieś w Polsce karty z drapki do iTunes, do takiego gift carda, przy czym kupując w Polsce trzeba doliczyć do tego jeszcze prowizję tego kogoś, kto sprzedaje, a tutaj kupujemy bezpośrednio jakby i dostajemy to, płacimy PayPalem z dowolnego kraju, kupujemy kartę z drapkę do iTunes amerykańskiego, nie ma problemu. Druga rzecz jest taka, która jest bardzo fajna, że za każdy zakup dostajemy punkty i z tych punktów możemy potem w dowolnym momencie skorzystać do zmniejszenia ceny kolejnych rzeczy. Czyli tak naprawdę, jeżeli robicie dużo zakupów, na przykład cyfrowych różnych rzeczy, to kupując tam karty, dodatkowo jeszcze jakby oszczędzacie na kolejnych. I to nie jest taka akcja hipermarket, czyli jak zbierzesz milion punktów, to dostajesz czajnik za 5 zł, tylko to są punkty, które można wykorzystać w dowolnym momencie, czyli wystarczy zrobić jeden zakup i w kolejnym zakupie możecie już te parę punktów wykorzystać, żeby obniżyć tą cenę o tam parę centów, albo możecie zbierać te punkty, zbierać i potem, ja nie wiem, obniżać sobie cenę istotnie, albo dostawać po prostu darmowe jakieś gift cardy. Więc dla kogoś, kto robi dużo zakupów w internecie, to jest bardzo fajna sprawa za granicą. To jest bardzo fajna sprawa i wiem, że to jest też bardzo nerdowe, ale nie, bardzo to polecam i bardzo fajne. Brzmi super fajnie. Dobra, poczekaj, czy ja coś jeszcze mam z takich rzeczy, których nie byłyby za bardzo odległe? Ja mam jeszcze jedną rzecz, a to nie jest lifehack, to jest taka dobra rada, to jest takie może bardzo proste, ale dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że czytajcie newslettery. Ja wiem, że to głupio brzmi i nie czytajcie newsletterów wszystkiego, ale ilość razy, kiedy jakiś sklep, jakaś księgarnia, biuro podróży przesłało mi newsletter i w nim był kod promocyjny na kilka czy kilkanaście procent, z którego, jak mnie mam, bardzo mało osób korzysta, ponieważ większość z nas dostaje newslettery, ponieważ jesteśmy na nie obowiązkowo zapisani bardzo często, bo musimy kliknąć, że zgadzamy się tam na udostępnianie naszych danych i potem ich nigdy nie czytamy. Otóż czasem się opłaca czytać newslettery, naprawdę. Ja wiem, że to brzmi po prostu jak jakiś koszmarny nawyk czytania wszystkiego, co ci przesyłają na skrzynkę, ale na przykład mi się wielokrotnie zdarzyło, że dostałam naprawdę bardzo fajną ofertę, bo coś było w newsletterze, był jakiś kod promocyjny. Zwłaszcza, że jeśli na jakiejś stronie jest miejsce na kod promocyjny, to one skąd się muszą brać. I newslettery są bardzo często ich źródłem. A druga rzecz to już jest z moich czasów studenckich, więc nie wiem, może już jesteście na to za starzy. Otóż jak się kupuje kawę w większości miejsc, to dają ci taki stempelek. Jak uzbierasz 10 stempelków, dostajesz kawę za darmo. Otóż moim systemem dotyczącym tych kart było to, że kiedy dostawałam te 10 stempelków, to chowałam tą kartę do portfela i nie korzystałam z niej do czasu, kiedy naprawdę nie masz kasy na kawę, albo jest ci bardzo jakoś źle na świecie i chcesz sobie kupić największą możliwą kawę, to wtedy jakby w ramach takiej nagrody dla samego siebie korzystałam z tego kuponu. I słuchajcie, taka kawa, którą pijesz nie dlatego, że po prostu masz darmową kawę i to jest to następne cappuccino, które sobie kupujesz, tylko taka właśnie z kuponu, który masz na przykład miesiąc w portfelu, jest dużo smaczniejsza. Przynajmniej mi zawsze smakowała. Zawsze zamawiałam taką największą zbitą śmietaną, jak było mi źle w życiu. Więc... Albo idziesz i dowiadujesz się, że promocja się skończyła tydzień temu, już nie dostaniecie kawy. Nie, w większości kawiarni ten system działa na wieczność, więc to jest, to są takie, ta druga rada to jest po prostu mój sposób na życie. Zawsze mam jakiś kupon na 10 kaw, którego nie wykorzystuję. A jeszcze ja mam teraz dwie rzeczy, które są, to nie jest to, o czym chciałem mówić, tylko związane z tym twoim. Pierwsza rzecz jest taka, że okej, newslettery, jasne, i to się zgadzam, ale wypisujcie się również z newsletterów. To znaczy, jeśli ich nie chcecie, tak. Każdy newsletter, większość newsletterów ma na dole w stopce link do odsubskrybowania. Najbardziej upierdliwe są te, które trzeba się zalogować i przejść do ustawień, żeby coś tam zrobić, ale większość wystarczy jeden klik w stopce, żeby odsubskrybować się, więc zamiast się wkurzać i się w kółko kasować, to wystarczy z tych, które nas naprawdę nie interesują, wypisać się jednym klikiem, to naprawdę pomaga. Druga rzecz, a propos tego, co mówisz, ja pracowałem wiele razy na blogu z serwisem koderabatowe.pl, który jest mega fajny o tyle, że zbiera kody rabatowe na różne rzeczy. Wystarczy tam wejść, chcecie coś kupić w internecie, wchodzicie tam i sprawdzacie, czy nie ma tam akurat kodu rabatowego do tego sklepu. I to po prostu są, tam jakby nie ma haczyków. Oni zarabiają jakieś tam, mają deale z tymi sklepami. Wy nic na tym kompletnie nie tracicie, nie musicie w większości przypadków podawać żadnych maili ani nic takiego robić. Po prostu wchodzicie, sprawdzacie, o, jest kod na 5% zakupów akurat na ten towar, który robicie. I tyle, jakby simple as that, więc mega fajna rzecz a propos właśnie zniżek i tak dalej. Tak.
Tak. Nie skomentujesz mojego smutnego czekania, aż napiję się dobrej kawy, bardzo słusznie. Nie, właśnie to jest takie... przychodziło mi wiele żartów do głowy, jak to mówiłaś, właśnie w rodzaju kawa tak dobrze smakuje, kiedy masz świadomość, że to może być ostatni posiłek w twoim życiu. I tego ale, typu rzeczy. Ale autentycznie, na przykład wobec sobie wychodzisz z egzaminu, ze statystyki i idziesz napić się kawy z potrójną bitą śmietaną i życie od razu jest jakieś takie lepsze i wynik egzaminu ze statystyki to, od wiesz, razu jest taki ten team ma jedno wymaganie, że musisz być osobą na tyle ogarniętą, żeby pamiętać o tych wszystkich stempelkach, podpisikach, kartach, a ja to jest coś, o czym ja zawsze zapominam. Dopóki nie wprowadzą cyfrowych kart stałego klienta w kawiarniach i u fryzjera, to ja nie będę z tego nigdy korzystał. A zawsze mi pani fryzjer mówi, że będę miał zabieg pielęgnacyjny, jak 10 razy obetnę włosy, a ja zawsze zapominam. No, ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć i która jest fantastycznie, kosmicznie fantastyczną rzeczą, z której ja nie potrafię sobie wyobrazić korzystania z internetu bez tego, a jednocześnie jest usługą, która, znaczy aplikacją, która trochę kosztuje, to znaczy trzeba w nią zainwestować jednorazowo, nie jest to abonament, tylko jednorazowa inwestycja, ale polecam bardzo i to jest 1Password. Nie wiem, czy znasz nie, to kiedyś? Nie, nie znam tego. Pisze się to przez jeden password pisane razem bez żadnej przerwy. I na czym to polega? Otóż jest jedna rzecz, która istnieje w internecie i są to hasła. I hasła jakby mają, jakby wiele sprzecznych rzeczy jest w hasłach. To znaczy po pierwsze, im lepsze hasło, tym trudniej je zapamiętać. W kwestii bezpieczeństwa teoretycznie powinno się nie powtarzać tego samego hasła w różnych miejscach, tak? Bo w jednym miejscu ukradną i nagle wycieknie hasło w jednym miejscu i nagle zmieni wszędzie hasła, tak? Mhm. I powinno być długie, skomplikowane, żeby działało i powinno być różne w różnych miejscach. No jest tragedia, tak? Tak. I teraz co robi 1Password? 1Password jest takim magicznym pośrednikiem pomiędzy tobą a twoim hasłem w serwisie jakimś. Na czym to polega? W momencie, w którym ja się chcę zalogować do Facebooka, to nie wpisuję swojego hasła do Facebooka z jednego prostego powodu. Nie znam go. Wpisuję... Tak, to się tak wydaje, wiesz, co robię? Klikam ikonkę 1Password w mojej przeglądarce, wpisuję moje globalne hasło do 1Password i 1Password loguje się do mojego Facebooka hasłem, którego ja nawet nie znam. I w tym momencie, jeżeli hasła wyciekną przez Facebooka, znaczy na przykład Facebookowi wyciekną hasła, to... Ciebie to nic. Mnie to nic kompletnie, bo ja sobie to hasło zmieniam i jakby jest okej, okay, tak? Oczywiście może wyciec, znaczy kto, jakby moje globalne hasło do 1Password może ktoś, nie wiem, odgadnąć, tak? Tylko że ja w tym momencie on jakby dostaje możliwość logowania się do innych moich usług przez 1Password, tak? Ale ja je mogę zdalnie zmienić z dowolnego innego urządzenia, tak? Więc jakby nie jest ma z tym żadnego problemu. Mniejszy problem ze zmienianiem jednego hasła niż ze zmienianiem trzech tuzinów, tak? Tak, poza tym, żeby ukraść moje hasło do 1Password, to ktoś musiałby, nie wiem co zrobić, mieć sprzęt mój jakiś, tak? Także najpierw muszę je zsynchronizować, czyli jakby nie ma do niego dostępu z innego urządzenia niż moje, bo najpierw muszę tam zainstalować mu password na danym urządzeniu, tak? Pojawia się oczywiście sytuacja pod tytułem, co mogę zrobić, jeżeli na przykład chcę się zalogować do Facebooka na twoim komputerze, do mojego Facebooka, a nie zna przecież swojego hasła. No to wtedy pojawia się już taki tip, jak taka trochę bardziej skomplikowana wersja, czyli muszę wyciągnąć telefon, tam się zalogować do mojego 1Password i tam sobie mogę sobie to hasło jakby podejrzeć i je przepisać, więc jakby to jest trochę upierdliwe. Ale z drugiej strony jednocześnie... masz już w ręku telefon podłączony do internetu, więc dlaczego sprawdzasz na moim komputerze swojego Facebooka? Dlaczego sprawdzę? Tak. Oczywiście nadal mogę jakby wpisać, jakby mam dwie opcje. Po pierwsze mogę wygenerować sobie hasło 1Password. On ma od razu taki mały jingle do Jinx, czy jakkolwiek jingle, się nazywa, to do się generowania. Nazywa. Tak. takie małe narzędzie do generowania haseł, gdzie można sobie ustalić długość, skomplikowanie i tak dalej, ale możemy też rzeczywiście wpisać dowolne hasło, więc jeżeli jest jakaś usługa, do której akurat chcecie mieć hasło, które pamiętacie, a niekoniecznie chcecie za każdym razem korzystać z 1Password, to też jakby jest taka opcja, nie ma problemu. Dodatkowo jest to alternatywa dla zapamiętywania haseł w przeglądarkach, czyli jakby ja mam wyłączone zapamiętywanie hasła w przeglądarce, po prostu moje hasło zapamiętuje 1Password. Jest tam też miejsce na notatki szyfrowane, więc które są dostępne tylko jeżeli się zalogujecie. Czyli jeżeli chodzi o takie rzeczy, no jest to niesamowicie fajne. Ja jak chcę się zalogować do dowolnego serwisu, wchodzę na serwis, do którego chcę się zalogować, jest skrót do 1Password, czyli tam command i tilde. Command to jest taki control tylko na Macu. Mhm. I jeżeli to kliknę, to pojawia mi się okienko, wpisz swoje hasło do 1Password. Ja wpisuję tylko hasło, boom, on uzupełnia mój login, hasło. Ale super. Wszystko jest mega. Tak samo jeżeli się rejestruję w jakimś serwisie,
wpisuję swojego maila i w momencie, w którym mam pisać hasło, to ja go nie wpisuję, tylko klikam ikonkę One Password i klikam wymyśl mi hasło. I on mi wymyśla hasło, uzupełnia, wpisuje je od razu do siebie, żeby je zapamiętać. Nie ma najmniejszego problemu, więc ja dzięki temu mam w każdej usłudze mam inne hasło, których sam nawet nie znam, więc nie ma opcji, żeby ktoś ci zaszkodził tam, i zapomniał. Tak, żeby ktoś mnie w jakiś sposób zaszkodził, one jest inne w każdym miejscu. Dodatkowo jeszcze, jakby tego wszystkiego było mało, One Password zbiera informacje o włamach, czyli jeżeli do jakiegoś serwisu, z którego One Password wie, że korzystamy, bo mamy w nim zapisane hasło, będzie włam, to One Password powie, hej, w tym serwisie jest problem z bezpieczeństwem, więc zmień hasło, a jeszcze korzystasz z tego samego hasła w dwóch innych serwisach, więc też sobie je zmień tutaj. Więc on jakby jednocześnie dba o nasze bezpieczeństwo. Mega fajna sprawa. Kosztuje to trochę, nie pamiętam ile, ale wiem, że licencja na OnePassword to jest jakieś kilkadziesiąt dolarów, ale naprawdę jeżeli korzystacie z dużej ilości kont w internecie, a podejrzewam, że w dzisiejszych czasach każdy ma milion kont w różnych miejscach, to jest to po prostu wybawienie. I tak, i możecie na przykład uniknąć takiego problemu jak ja, że ja nie pamiętam, jakie jest moje hasło do mojego profilu na hostingu, który hostuje mojego bloga, i jeśli moja przeglądarka kiedykolwiek zapomni, to nie wiem, będę miała problem. Tak, i jakby jeżeli macie jakieś wątpliwości, to znam wielu... to się takie wydaje, o kurde, jest jakaś jedna aplikacja, w której ja wpisuję i ona zna moje hasła. To jest tak, znam ludzi, którzy zajmują się zawodowo bezpieczeństwem i korzystają z tej aplikacji i ją polecają i uważają, że to jest znacznie bardziej bezpieczne niż takie wymyślanie skomplikowane, manualne zapamiętywanie tak. I tak dalej haseł. A zaraz wam jeszcze jedną rzecz powiem a propos haseł, ja przepraszam, że tak się wkręcam. Druga rzecz, która jest ciekawa, to jest to, że jeżeli... Nie wiem, czy nazwanie tego oszczędnością byłoby dobre, ale jeżeli macie sprzęt Apple, to tam jest podobna funkcja wbudowana jakby on the go i to się nazywa Apple Key coś tam, nie wiem, nieważne. W każdym razie jest takie coś, jakby Apple dostarcza takie coś samo z siebie, co działa bardzo dokładnie, bardzo podobnie, więc jeżeli nie chcecie płacić, to i macie akurat sprzęt Apple. Jeżeli nie chcecie płacić i macie sprzęt Apple, to jest dziwne określenie. Tak. Innymi słowy, jeśli jesteście podobnie jak ja, znudzeni trochę tym, jak Paweł opowiada o sprzęcie Apple, to dowiedzieliście się właśnie, że ma tak. On jeszcze jedną funkcję, której nie ma wasz komputer. Tak. A w ogóle zupełnie poza tym wszystkim, jedna ciekawostka. Otóż, wiesz co to jest brute force? To jest metoda włamań polegająca na biciu tak długo, aż drzwi się otworzą. Czyli... jeżeli ktoś, powiedzmy, że chcesz się, że masz jakieś tam hasło w serwisie i ktoś chce ci się włamać na ten serwis, często serwisy mają blokadę kilkukrotnego logowania, czyli po iluś logowaniach na przykład nie możesz się zalogować przez dalszą godzinę, po iluś nieudanych logowaniach na przykład pojawia ci się kod z obrazka do przepisania. Albo na przykład w ogóle ci blokuje, że musisz odczekać 10 minut, żeby dokonać kolejnej próby. To są właśnie zabezpieczenia przed brute force'em, czyli takimi aplikacjami, które logują się kolejnymi ciągami znaków A, B i tak dalej, i tak dalej, aż zgadną. Aha, to znaczy rozumiem, po prostu, tak, wiesz, no tak. I w pewnym momencie aż zgadują, tak? I jest taki mit troszkę, że najlepsze hasło to jest takie, które zawiera małpkę, dużą literę, małą literę, cyferki i tak dalej, tak, i tak dalej. Tak, krew jednogożca, tak, znam to. Tak, to nie do końca jest prawda, dlatego że jeżeli ktoś korzysta z metody brute force i ma w tym, jakby w katalogu swoich znaczków wszystkie litery alfabetu i wszystkie możliwe znaczki, to dla nich, dla tej aplikacji, dla tego automatu znaczek hasza czy tam dolara jest takim samym znakiem jak literka. I tak naprawdę najlepszym, na przykład jeżeli chodzi o brute force, to najlepszym sposobem na zabezpieczenie się przed tym są długie hasła, które to może być zdanie. Jeżeli chcecie mieć mocne hasło i chcecie je zapamiętać, to niekoniecznie to musi być wykrzyknik małpka, Y, coś tam, duże litery, małe litery, tylko wymyślcie sobie jakieś długie zdanie, pozbawione sensu, tam nie wiem, albo jakieś zdanie z książki, albo... Czy to nie było w Last Week Tonight? I zdaniem, które wymyślił John Oliver, nie było coś w stylu tam Margaret Thatcher is hot, czy coś takiego?
Oj, nie pamiętam, pamiętam szczerze mówiąc. Ja to czytałem dawno, dawno temu ja i tam... A ja widziałam chyba wywiad ze Snowdenem, gdzie on właśnie rozmawiali o dobrych hasłach i właśnie tamten mówił, że powinien wymyślić zdanie i on... Pamiętam, że w tamtym zdaniu był Margaret Thatcher i to... Możliwe, że coś takiego było, bo to faktycznie tak jest. Po prostu bardzo... Znaczy, dużo łatwiej jest zapamiętać nawet bardzo długie zdanie i na przykład mieć świadomość, okej, to jest to zdanie bez spacji, każde słowo zaczyna się od dużej litery i to jest lepsze hasło niż na przykład dziewięcioznakowe, zawierające wykrzyknik, znaczki, cyferki i duże literki, bo tam to ma 9 znaków, a to ma 30 na przykład. Tak, nie? Na przykład jeśli wymyślicie hasło Zombie versus Wiesz jest moim ulubionym podcastem, chciałbym go słuchać co tydzień, no to będzie... Jeden. I na końcu możecie dać jeden. Wtedy już będzie mistrzowskie hasło. To będzie mistrzowskie hasło, tak. Więc bardzo polecamy. Wcale nie będziemy się wam potem włamywać do komputerów, żeby sprawdzić, czy macie takie hasło. Przeszliśmy w ogóle z tipów ułatwiających życie do wymyślania haseł w internecie. Ale, bo wiesz co, bo to jest właśnie urok i przekleństwo naszego podcastu i tu właściwie dochodzimy już do samego końca tego odcinka, tak mi się wydaje. Czy masz coś jeszcze takiego radzącego życiowo? Nie. Tak, słuchajcie, bo to jest odcinek 10 i jednocześnie jest to koniec sezonu pierwszego. Obiecujemy, że na następny sezon będziecie musieli czekać krócej niż na kolejny sezon Sherlocka. Ponieważ żaden z nas nie jest Benedictem Cumberbatchem i mamy więcej czasu. Niemniej chcielibyśmy sobie tutaj trochę wolnego. Idą wakacje, będziemy się rozjeżdżać w najróżniejsze miejsca i w ogóle, wiecie, więcej czasu spędzać żyjąc, a nie tylko przed komputerami. Natomiast powrócimy z sezonem drugim. Ale zanim powrócimy z sezonem drugim, to chcielibyśmy się troszeczkę zastanowić nad kształtem naszego podcastu i możecie nam w tym pomóc. Jeśli na przykład uważacie, że odcinki naszego podcastu są za długie. Jeśli jest na przykład coś, co zrobiliśmy w jakimś odcinku, a potem tego nie powtórzyliśmy, a wam się bardzo podobało. Jeśli macie w ogóle jakąś uwagę odnośnie tego, że coś jest fajne, coś można byłoby poprawić, co byście chętnie widzieli, czy w ogóle... macie jakiś pomysł, to bardzo chętnie właśnie to teraz jest najlepszy moment, żeby nam o tym powiedzieć, bo będziemy się zastanawiali, jak nasz podcast zmieniać i być może zmieniać go tak, żebyśmy nie przechodzili od lat, jak powiesić plakat na ścianie do tego, jak wymyślić najlepsze hasło w całym internecie. Więc będziemy wam bardzo, bardzo wdzięczni za wszelkie komentarze właśnie tego typu z propozycjami, ale możecie także zostawić słowo uznania. My się nigdy nie pogniewamy, jak ktoś nam powie, że jesteśmy bardzo fajni i nasz podcast jest najlepszy na świecie, co i tak już wiemy. Pawle, czy masz coś do dodania? Ja chciałem pozdrowić Marcina Michna z tego miejsca, który co tydzień pisze, że nasz podcast jest najlepszy. I my to wiemy, ale to jest za każdym razem miłe. Tak, to jest miłe po prostu, że dostajemy takie wsparcie co tydzień i po prostu potwierdzenie czegoś, co już jest i tak w naszych głowach. Tak, więc jakby po tych 10 odcinkach mniej więcej widzicie, jak wygląda koncept na podcast i my tak czujemy, że chcemy go rozwijać, bo na razie to był sezon testowy, podoba nam się i teraz chcielibyśmy nadać temu jakiś konkretny kierunek i wy możecie nam w tym pomóc, więc sezon się skończył i czego wam w nim brakowało, co wam się w nim podobało, zróbmy sobie takie podsumowanie i dzięki temu będziemy wiedzieli, co kontynuować w drugim sezonie, a z czego starać się Paweł, unikać. Paweł, a ja sobie coś właśnie uświadomiłam. Że nie, nie, nagrywanie jest włączone, ale wiesz co, kończy się sezon, a my nie mamy cliffhangera. Powinniśmy teraz powiedzieć coś takiego, typu, nie wiem, ty powinieneś powiedzieć cześć i rzucić się przez okno i do następnego sezonu oni będą czekali, czy żyjesz. Czy coś w tym stylu, wiesz, bo się zorientowałam, że jesteśmy takim beznadziejnym serialem, że nie mamy cliffhangera. Nie, to jest straszne. Powinniśmy się teraz jakoś strasznie pokłócić. Jakiś Moriarty teraz powinien wyskoczyć i zacząć się śmiać na koniec i to ja to wstawię w postprodukcji. Dobrze, więc tak, więc to jest koniec sezonu pierwszego. Było nam bardzo miło. I jeszcze również było nam bardzo miło korzystać z naszych fantastycznych mikrofonów i teraz na podsumowanie sezonu polecamy jeszcze raz od IKA Multimedia dostaliśmy iRig Pro HD. To są nasze super mikrofony, które bardzo, bardzo mi się podobają i korzystam z nich tak, też na YouTubie. I też powiedzmy sobie szczerze, że nawet ja potrafię korzystać z tego mikrofonu, co jakby zdążyliście już przy 10 odcinkach się zorientować, że to bardzo dobrze świadczy o poziomie, jaki jest wymagany od użytkownika, żeby mógł z niego skorzystać. Co nie zabrzmiało szczególnie pochlebnie pod moim własnym adresem, no ale jest łatwy w obsłudze. O to chodzi. Dobra, to co? To czy będziemy się żegnali z naszymi słuchaczami na najbliższe miesiące? Miejmy nadzieję, że nie lata. Myślę, że to będzie być może krócej niż nowy sezon Sherlocka, ale na pewno nie dłużej niż nowy sezon Lutera. Ojej, a teraz i właśnie w tym momencie wszyscy nasi... I teraz to jest ten cliffhanger, bo w tym momencie ludzie się będą zastanawiać, to ile to będzie? I na tym skończymy. Na tym cliffhangerze. Bardzo było nam miło mówić do was przez ostatnie 10 odcinków i do zobaczenia w sezonie drugim. Pa, pa!